Tak, dzisiaj pokażemy, jak zmienić kości w sterowniku silnika. Sterownik ten konkretnie pochodzi z Audi A604 2,5 TDI. Potrzebne narzędzia to Torx T8, Torx T20 oraz jakieś małe śrubokręty płaskie. Zaczynając rozbieranie sterownika, zaczynamy od odginania uszy, które po prostu podtrzymują osłonę sterownika silnika. Sterownik ten już wcześniej miałem okazję rozbierać, dlatego te zabezpieczenia już są odgięte. Wystarczy w tej chwili tylko podnieść pokrywę i już mamy środek na widoku. Tutaj wyciągamy trzy kołki. Z tej strony odkręcamy cztery wkręty Torxem T8. W podstawie odkręcamy cztery śruby Torxem T20. I już mamy elektronikę odkręconą od podstawy. Następnie tu są dwa zatrzaski. Trzeba je rozciągnąć. Otwieramy i rozkładamy jak książkę. Kości, gdzie jest zapisany program, znajdują się w tej chwili po prawej stronie sterownika, pod tymi zaślepkami. Te zaślepki ściągamy. Następnie bierzemy jakiś cienki śrubokręt, delikatnie je podważamy. Trzeba bardzo uważać, ponieważ te nóżki są bardzo delikatne i mogą ulec urwaniu. I teraz zakładamy kości z nowym programem, z tak zwanym chip tuningiem. Na co należy zwrócić uwagę, to po pierwsze prawidłowy montaż kości do podstawy. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to wycięcie było skierowane w stronę pinów. Kolejna kwestia to ja sobie oznaczyłem moje kości literą H oraz L. Litera L przychodzi niżej, w tym miejscu. Litera H przychodzi w tym miejscu. Podczas montażu także należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie nóżki patrzały właśnie w te otwory montażowe, żeby żadna się nie podgięła ani nie ułamała.
Już mamy założone kości. Teraz z powrotem zakładamy zaślepki. Składamy w sterownik jak książkę. Tutaj na tych zatrzaskach zatrzaskujemy. Do podstawy wkładamy. Od razu założymy kołki. I skręcamy wszystkie wkręty oraz śrubki. I na samym końcu zakładamy pokrywę. Później wystarczy tylko lekko jakimś małym młoteczkiem podoginać te uszy, zabezpieczenia i na tym kończymy całą operację wymiany kości. Dziękuję bardzo za uwagę.